Po wielu ciężkich starciach Królestwo Polski zostało wreszcie utworzone. No ale zobaczmy, jak do tego doszło. Witam Was z naszej Małopolski, utworzonej oczywiście z Tarnowa. Dalej naszym królem jest wielki wódz Aleksander z Małopolski, który ma już tutaj oczywiście książęce. No, trochę dzieci się dorobiliśmy, no i w tym momencie bardziej skupiam się na rozbudowie naszego kraju. Po kolei buduję wszystkie tutaj budynki zwiększające siłę naszą w pierwszej kolejności, a za jakiś czas również zajmiemy się naszymi dzieciakami. Jednocześnie poluję na księstwa dalsze tutaj do zdobycia. No ale z tym będzie mały problem. Nasze wojsko prezentuje się już następująco. Posiadamy 2130 chłopstwa oraz 600 łuczników oraz 300 włóczników. Jednocześnie 14 rycerzy, co nie daje mi jakoś tam super jakości, ponieważ ci nasi rycerze no nie są za dobrzy. No ale będziemy poszukiwali jeszcze lepszych. Moją drogą, czy tutaj w tej wyszukiwarce też wam brakuje takiej opcji, żeby dało się zaznaczyć osoby, które dołączą do waszego dworu i żebyście musieli każdej jednej przeklikiwać, czy na pewno możecie ich dołączyć ręcznie? Chyba że jest jakaś lepsza opcja robienia tego, to możecie mi napisać w komentarzach. Bo nie ukrywam, że nie 3300 postaci z 26 tysięcy to tak trochę zajmuje. Czekam, żeby tutaj zmarł ten pan ze Śląska. Niestety raczej mu nie pomogę. Wygląda na to, że jednak zmieni troszeczkę te zasady zabójstwa. Że są znacznie trudniejsze dla osób, które nie posiadają tego rozwiniętego drzewka. No więc w najbliższym czasie Dolnego Śląska nie ruszę, ale może ruszę Kujawy? Wyglądają na dość łatwy cel. No to myślę, że nadszedł ten czas, żeby zaatakować Kujawy i przejąć dla siebie. No armię Kujaw dopadamy, bez problemu rozbijamy. Ale widzę, że Mołdawia dołączyła tutaj po stronie przeciwnika, a szkoda, no, ale też ją najedziemy. Moja najmłodsza córka wyrosła na całkiem niezłego negocjatora. I w sumie ma całkiem niezłe też cechy charakteru. Myślę, że warto ją będzie zatrzymać na dworze, więc poszukamy jej jakiegoś męża bez rodu i osiedlimy na naszych terytoriach. Wojna zakończyła się schwytaniem przywódcy Kujawian, że tak powiem. Zdobyliśmy Sieradz, Kujawy i Łęczyce dla siebie, a w zasadzie to dla naszych dzieci. No i teraz pozostało nam tylko przekazać te terytoria pod panowanie. Oczywiście naszej tutaj córeczce znajdźmy dobrego, przystojnego, polskiego męża. Jako że dzieci z tego małżeństwa będą nosiły nasz tytuł, możemy spokojnie córce przekazać, o, na przykład Kujawy albo Sieradz. Myślę, że Sieradz jej przekażemy pod panowanie. Wygląda na to, że z moich dzieci to wszyscy są już zabezpieczeni. Każdy dostał swój kawałek tortu, więc można ich teraz wszystkich wydziedziczyć. Nasz władca został niestety ranny podczas tej wojny w oko. Wow, jak na 64 lata to będzie cud, jeżeli przeżyje. Po wojnie możemy zażądać okupów, wiem, że tutaj mogłem jeszcze poczekać, ale potrzebujemy pieniędzy na utworzenie tytułu. No to czas zwiększyć nasze liczby najazdów na Morawy. Mamy armię wystarczające, żeby we dwie armie tutaj plądrować. W sumie to muszę jak najszybciej uzyskać dostęp do morza, żeby móc plądrować bogatsze tereny. Ile tu kościołów nowych postawili? Oj, będzie co plądrować. No, nie ukrywam, pierwszy raz mam pełne kufry podczas plądrowania okolicy, więc chyba czas wrócić do macierzy. Tak samo w przypadku drugiej armii, pełne kufry mamy. Uhuhu, no to skarbiec nam troszeczkę wzrósł. Przeprowadźmy też prawo zwiększające naszą władzę centralną tutaj, bo nasza armia może liczyć już prawie 4000 wojów. Całkiem nieźle. Tak jeszcze się chcę rozejrzeć po okolicy, to myślę powiedzieć, że całkiem nieźle to wygląda. Alba podbiła prawie całą północ, Wessex, południe Anglii, Francja, jak zwykle potężna i przejmuje kolejne terytoria. Serio, granice w tej grze to jest jedno wielkie, że tak powiem. Imperium Bizantyjskie jeszcze się tutaj trzyma, a my powolutku też rośniemy. Tutaj się nie ma co za bardzo z tym spieszyć. Swoją drogą pamiętajcie, żeby zajrzeć na eneba.com, gdzie z kodem Lukas możecie nabyć Crusader Kings naprawdę po okazyjnej cenie. Linki w opisie. Ukończyliśmy całą ścieżkę uczonego, co jest dość ciekawe. A jeszcze przyspieszymy teraz wzrost naszego developmentu w prowincjach, czyli rozwój Krakowa będzie jeszcze szybszy. No, co prawda jest trochę powolny. Możemy teraz utworzyć księstwo Kujaw, bardzo dobrze.
Jednocześnie widzę, że zmarł władca, na którego śmierć liczyłem tutaj. I czy nam tu da teraz dostęp, tak, do łatwiejszego zdobycia księstwa Dolnego Śląska? No chyba, że wybierzemy coś innego. Nasza chwała jest dobrze znana. Jakie znowu pieniądze do nas trafiają? Chociaż nie jestem pewien, czy to dobrze zrobiłem, że utworzyłem teraz ten tytuł książęcy, bo stracimy go po śmierci naszego władcy. No chyba, że zdążymy jeszcze podbić i utworzyć królestwo. No i nastąpiła zmiana władzy, tak jak widzicie. Co tu się w ogóle wydarzyło? Władzę przejął mój drugi syn w kolejności. Wódz Świętopełek obecnie jest naprawdę uzdolnionym dyplomatą, co może nam się przydać, ponieważ może zawiązywać sojusze bez mariaży. No, udało nam się zdobyć część Dolnego Śląska, jeszcze została nam kolejna do zdobycia, ale no to za jakiś czas dopiero. Staliśmy się przywódcą polskiej kultury. Świętopełek wymienił sobie żonę na taką, która pozwoli mu lepiej zarządzać domenami. Tak. O, Peruje, broń nas! Chrześcijanie mają dostęp do krucjat. Oj, może to się źle dla nas skończyć. Ślijmy naszego mistrza szpiegów do Wrocławia, bo nie ukrywam, że chcę zabić tego pana. Zdobyć resztę ziemi tutaj śląskiej dla nas. Ponosimy nasze armię, jak i wzywamy oczywiście sojuszników, bo czemużby nie? Oh my god, jakie zwycięstwo wspaniałe, no po prostu rozbiliśmy. I złapaliśmy od razu tutaj księcia, wymuszając wygraną. No nie ukrywam, nie spodziewałem się, że tak szybko nam to pójdzie. Dawno nie plądrowaliśmy okolic, więc wyruszamy znowu na raiding. Widzę, że w kilku prowincjach mamy problemy z kontrolą, więc teraz zajmiemy się jej przywracaniem powolnym. Akurat mamy naszego brata, który jest dość uzdolnionym marszałkiem. Możemy uzurpować już tytuł księcia Dolnego Śląska. Sorry, Górnego Śląska, co też właśnie robię w tym momencie. Myślę, że też możemy tutaj zaatakować, nie wiem co to jest za państwo, Chrodne, która ma pod sobą całe księstwo Mazowsza. Możemy je zdobyć na jeden raz i myślę, że to będzie celem mojej wojny, tym bardziej, że mamy porównywalne siły. 2500 mają z sojusznikami, mamy 3500 sami. W sumie mamy większe siły. I w sumie bez żadnej bitwy udało mi się zdobyć całe księstwo Mazowsza. Czyżby AI było jakieś tutaj bardziej tępe? Każmy mojemu jedynemu dziedzicowi te wszystkie tutaj tereny, tak, księstwa w sumie też mogę utworzyć za chwilę. Aha, bo tytuł książęcy tam został, więc musimy zebrać pieniądze, żeby znowu go uzurpować. Jeś, armia plądruje Wiedeń. No tak, już musiałem aż tak daleko iść, żeby znaleźć coś tutaj wartego splądrowania. No ale jakieś biskupstwa są, tylko będziemy musieli zaraz wrócić i odczekać. Och, i co tu się wydarzyło? No to jest Ducal Conquest Casus Belli i tańsze tytuły. Czemu ja tego wcześniej nie wziąłem? Teraz wojnę o zdobycie Dolnego Śląska, co powinno nam już otworzyć drogę do utworzenia Królestwa Polskiego. I od razu zdobyliśmy stolicę Wrocław, jak i syna naszego oponenta. Nie ukrywam, udało nam się zdobyć tutaj te terytoria, ale jednocześnie chyba rozpoczął nam się jakiś bunt. Niespodziewanie. Kolejny duży obszar zdobyty oraz rozdany, a my możemy stworzyć teraz Królestwo Polski, co też w zasadzie zrobię. Ile osób ja tutaj mogę teraz wypuścić z moich lochów? A nasza armia w tym momencie wzrosła prawie do 7,5 tysiąca wojów. Widzę też, że możemy tutaj zwiększyć nasze liczby men and arms do 500, co też w zasadzie w tym momencie robię. Kosztuje mi to trochę prestiżu, ale to tylko w momencie... A nie, to jest decreased, to ja chcę increased, okej. Okay. Całkiem nieźle. I możemy nawet piątą już tutaj powołać, to może... konnych, bo wreszcie nas by było stać na to. Swoją drogą, jeżeli macie dość odcinków z Polski, zapraszam was do odcinka z Hiszpanii, gdzie graliśmy jako seryjny porywacz, no i przeprowadziliśmy kilka udanych porwań najpotężniejszych osób na świecie. Oczywiście macie tutaj teraz przekierowanie.